Cześć, witam Was z tej strony Tedras. W dzisiejszym filmie omówimy mechanikę Roguelike wewnątrz Paw of Exile, czyli The Forbidden Sanctum. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrypcji kanału, a teraz zaczynajmy, bo mamy naprawdę sporo do omówienia. Wiele lik w poe jest inspirowanych innymi gatunkami gier. Jedne po przekonwertowaniu do gry hack and slash działają lepiej, jedne gorzej, ale o Sanctum na pewno można powiedzieć, że to dobra konwersja. Tak jak mówiłem na wstępie Sanctum to mechanika roguelike, która wygląda jakby była inspirowana grą Slay the Spire. Jest to jedna z trudniejszych mechanik ligowych, ale na stan ligi 322 jest jednocześnie jedną z mechanik najbardziej profitowych. To tyle słowem wstępu. Przejdźmy do części poradnikowej. Początek mechaniki to akt 10, gdzie w mieście możemy poznać NPCa Divinie, odpowiedzialną za mechanikę Sanctum. Divinia da nam quest polegający na odnalezieniu specjalnej książki wewnątrz lokacji Deosuary. Po jej znalezieniu musimy oddać ją do Divini i otrzymamy naszą pierwszą darmową wejściówkę do Sanctum. Każdą kolejną będziemy mieli mieli szansę wydropić na mapach w atlasie po ukończeniu wspomnianej wcześniej misji. A więc teraz pomówmy o co chodzi w samym Sanctum. To losowe lochy z losowymi pokojami i nagrodami. Całe Sanctum składa się z czterech pięter, gdzie każde z nich jest zakończone stałym bossem. Natomiast każde piętro składa się z ośmiu pokoi, to znaczy pokoi jest więcej, ale osiem pokoi musi pokonać gracz aby ukończyć piętro. Rozpoczynając rozgrywkę widzimy całe piętro wraz z połączeniami oznaczającymi możliwe drogi do przebycia. Gracz domyślnie nie widzi jednak nagród w ramach Sanctum, jedynie nagrody w dwóch liniach pokoi do przodu. Naszym zadaniem jest oczywiście dojść jak najdalej w tej mechanice, gdzie oczywistym celem jest ukończenie całego Sanctum zabić czterech bossów z Lycją jako bosem finałowym. Jednak zanim zawalczymy z tą całą licją, musimy przechodzić przez różnorakie typy pokoi. Zadania, aby ukończyć pokój, bywają różne. Część z nich opiera się na wyczyszczeniu całej lokacji. Gdy zabijemy wszystkich przeciwników unikalnych i rare, czyli jakości żółtej, wtedy pojawi nam się specjalna informacja na ekranie, Room Completed, co spowoduje jednoczesne odblokowanie wyjścia gdzieś na mapie, najczęściej na jej końcu. Istnieją również pokoje, w których po prostu musimy znaleźć wyjście. Najczęściej takie pokoje są wypełnione pułapkami oraz posiadają kilka dróg, gdzie w losowy sposób w jednej z odnóg umieszczone jest wyjście, które podświetli nam się dopiero gdy się do niego zbliżymy. Istnieją również pokoje pułapki, gdzie będziemy ostrzeliwani laserami, atakowani przez słupy ognia, czy będą nam zrzucane na głowę meteoryty. A naszym zadaniem jest zabicie w trakcie omijania tych pułapek wszystkich przeciwników, którzy będą pojawiać się w falach. Kolejnym typem pokoju to walka z minibosem. Każde piętro posiada swojego unikalnego minibosa, którego pokonanie jest jednoznaczne z zakończeniem pokoju. Te walki odblokowują nam również miejsca na reliki, ale o tym później. No, i oczywiście mamy jeszcze pokoje z bossami piętra, no ale tutaj, tak jak mówiłem, mamy stałego bossa na każdym piętrze w ramach ósmego pokoju. To tak naprawdę tyle w kwestii typów pokojów. Chwilę wcześniej natomiast wspomniałem, że Sanctum to jedna z najtrudniejszych mechanik, ponieważ w bardzo łatwy sposób możemy przegrać, jeśli nie będziemy znali podstawowych mechanik wewnątrz lochu. W Forbidden Sanctum możemy przegrać, gdy nasza postać zginie, wylogujemy się w trakcie przechodzenia pokoju bądź nasz Resolve spadnie do zera. Resolve jest niczym innym jak życiem wewnątrz mechaniki. Nasza postać może być niesamowicie twarda na zwykłych mapach, ale chwila nieuwagi w Sanctum może sprawić, że i tak przegramy. Istnienie takiego dodatkowego życia jest ważne z trzech powodów. Po pierwsze, nie jest łatwo odnowić Resolve. Możemy to zrobić jedynie za pośrednictwem odpowiednich bunów, o czym zaraz fontan, czyli specjalnego rodzaju nagród w niektórych pokojach, oraz poprzez niektóre reliki, o czym też jeszcze zaraz. No, możemy też kupić specjalny napój od Divini, która jest klepikarzem dostępnym w Lochach Sanktu. Przez to, że nie jest łatwo odnowić sobie Resolve, mechanika staje się znacznie trudniejsza, a co za tym idzie, ciekawsza. Więc łącząc to z tym, że mechanika jest dochodowa i jest jednocześnie trudna, wydaje mi się, że jest to całkiem niezły balans. Drugim powodem dlaczego istnienie Resolva jest ważne to fakt, że dzięki niemu możemy przegrać na mechanice grając np. Na, na lidze HC, czyli lidze Hardcore bez konieczności uśmiercania swojej postaci. Podobnie jak na przykład w ramach mechaniki Trials of the Ancestors. Postać może stracić cały Resolve, ale nadal przeżyć. Trzecim powodem jest itemizacja sanctum. Po ukończeniu piętra mamy możliwość wyciągnięcia naszego rozpoczętego sanctum w formie przedmiotu. Ten możemy zostawić sobie na później lub nawet sprzedać go innym Gracowi, zapisując cały nasz aktualny stan gry. Załóżmy, że mamy fajne nagrody, ale czujemy, że nie damy rady ukończyć podejścia. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli sprzedać rozpoczęte już sanctum innemu graczowi, aby zaryzykował i odebrał nagrody, których Tobie być może nie udałoby się zdobyć. Przy okazji, właśnie warto też wspomnieć, że z sanctum możemy na spokojnie wyjść po ukończeniu pokoju. Nasz aktualny stan zostanie zapisany, a my będziemy mogli na przykład wrócić sobie później w celu dokończenia piętra. Takie wyjście może Wam się przydać, jeśli na przykład będziecie chcieli przehandlować jakiś przedmiot z innym kraczem, czy po prostu zrobić sobie chwilę przerwy. Trochę wpadłem w dygresję, ale wracając do Resolva, to tankowność naszej postaci ma jednak jakieś znaczenie. Armor, Evasion i Energy Shield naszej postaci przekłada się na tak zwane Resolve Mitigation, czyli defensywę naszego Resolva. Armor naszej postaci zmniejsza ilość otrzymywanych obrażeń w Resolve. Evasion Rating pozwala na uniknięcie otrzymywania obrażeń przy uderzeniu. Energy Shield natomiast zapewnia nam tak zwany Resolve Aegis, który pochłania 50% obrażeń w Resolve i inspiracje, jednakże jakiekolwiek przyjęte przez nas uderzenie usuwa nam cały egis. Ten odnawia się co 4 sekundy jeśli nie otrzymujemy obrażeń, więc można powiedzieć, że działa troszeczkę jak taki Ward. O ile znajoma jest dla Was mechanika Warda. Warto wspomnieć, że zadawanie sobie obrażeń np. przez traumę, Lifetap czy inne mechaniki, gdzie płacimy własnym życiem w celu atakowania czy kastowania speli, nie sprawia, że tracimy resort. Ten tracimy jedynie, jeśli uderzy nas przeciwnik bądź np. pułapka. Warto też wspomnieć, że oczywiście obrażenia otrzymywane przez totemy czy miniony nie wpływa w żaden sposób na naszą przeżywalność. Wspomniałem coś o inspiracji, czyli inspiration. Jest to nic innego, jak dodatkowy pasek życia działający jak taki. Nieodnawiający się Energy Shield dla naszej postaci. Warto wspomnieć, że na inspiracje nie wpływają jednak nasze defensywy. A więc podsumowując, mamy Resolve, Główne Życie, Inspiracje, czyli taki trochę Energy Shield, oraz Resolve Aegis, czyli coś w stylu Warda pochłaniającego 50% obrażeń przy jednym uderzeniu. Dodatkowe rzeczy, które możemy zdobywać w Sanctum, które wpływają na naszą rozgrywkę, to buny i afflictions. Buny to nic innego jak po prostu ułatwienia. Pozytywne efekty oznaczane w sanctum na żółto. Natomiast afflictions to utrudnienia, czyli negatywne efekty oznaczane w sanctum na fioletowo. Oba występują w wersjach minor, czyli pomniejszych, oraz major, czyli większych, mocniejszych. W grze występuje 44 pomniejszych bunów, 15 większych bunów. 41 pomniejszych affliction i 23 większych affliction według PoEDB. Jak widzicie, jest tego trochę, więc nie będę omawiał wszystkich z nich. Całość możecie znaleźć na stronie PoEDB, czyli stronie do której link znajdziecie w opisie, ale moim zdaniem całkowicie nie musicie tego znać, żeby bawić się dobrze w Sanctum. Warto jest znać różnicę pomiędzy bunem i affliction oraz pomiędzy minor i major. Buny i Afflictions są rodzajami nagród, chociaż Afflictions ciężko jest nazwać się nagrodą, które będziemy zdobywać w ramach podejść Afflictions, czyli utrudnienia często otrzymujemy przy wyborze konkretnego pokoju. Może być na przykład taka sytuacja, że pokój ze sklepikarzem daje nam jednocześnie negatywny efekt przy wybraniu tego pokoju. Pokój ten będzie oznaczony fioletową ramką, a w opisie przy wyborze będziemy mieli informację jakie Afflictions otrzymamy. Warto zaznaczyć Affliction, które zostanie z nami do końca naszego podejścia. Z innych przykładów pokoi istnieją także specjalne fontanny czyli Afflicted Fountain oznaczone na fioletowo dające nam losowy minor affliction przy jej użyciu. Jednak uleczymy się dzięki tej fontannie aż o 50% naszego maksymalnego resolve'a. Affliction zdobędziemy jeszcze w ramach paktów, o czym jeszcze zaraz. To tyle jeśli chodzi o Affliction, natomiast buny, czyli ułatwienia, zyskamy poprzez zakupy u sklepikarza za specjalną walutę w grze, czyli coin. Warto zaznaczyć, że te Coiny zapisywane są tylko w ramach jednego podejścia w Sanctum, czyli czterech pięter i nie przechodzą do kolejnego podejścia w Sanctum, więc warto jest je wydawać. Wracając jednak do bunów, te możemy pozyskać jeszcze ze specjalnych Benevolent Fountains, których użycie kosztuje aż 150 euro z coinów i daje nam randomowy bun. Może to być albo Major Bun, albo Minor Bun. Jednak ta fontanna nie odnawia nam życia. Buny, podobnie jak Affliction, pozyskamy również z paktów, ale tak jak mówiłem, o tym jeszcze za chwilkę. Skoro wspomniałem o jakichś paktach i fontannach, no to pomówmy o nagrodach w ramach pokoi. Zacznijmy jednak od Fontan. Mamy cztery ich rodzaje. Zwykła fontanna, ta przywraca nam 25% maksymalnego rezolwa, a jej użycie kosztuje 5 Aurus coinów. Tak jak wspomniałem, mamy również fontanny z bunami Afflictions, czyli Afflicted Fountain i Benevolent Fountain, więc tutaj akurat nie będę się powtarzał. Ale również mamy pewną kolorową fontannę, czyli Raiden Fountain, która sprawia, że dostajemy losowy bun. Usuwa nam losowe affliction i daje nam 200 inspiracji. Koszt użycia tej fontanny to zaledwie 5 euro z coinów i pojawia się dosyć rzadko w ramach naszych podejść. Poza fontannami mamy również wspomniane wcześniej pakty, symbolizowane uściskiem dłoni. Po ukończeniu danego pokoju będziemy mieli specjalną kulę, w której będziemy mogli wybrać przynajmniej jeden z trzech dostępnych paktów. Istnieją 22 różne pakty, a te zawierają efekt pozytywny oraz negatywny. Na przykład dostaniemy jakieś duże ułatwienie, czyli Major Boon, ale stracimy 50% naszego maksymalnego resolva. Czy na przykład sklepikarz będzie miał 50% niższe ceny, ale nie będziemy zdobywać Aurus Coinów po zabiciu przeciwnika, a jedynie ze skrzynek. Pełna lista paktów znajduje się również na stronie PoEDB i również zostawię wam link w opisie dla zainteresowanych. Jeśli zdecydujecie się na jakiś pakt, to poza efektami w pokoju będziemy mogli również wybrać nagrodę, tak jak w pokoju z nagrodami. No i płynnie przejdę do pokoju z nagrodami, czyli do naszego zarobku z mechaniki z sanctum. Te oznaczone są ręką trzymającą jakąś kulę. Po najechaniu na ikonę pokoju będziemy mogli zobaczyć, jakie nagrody możemy otrzymać z takiego pokoju. Pierwsza wyświetlona nagroda będzie do otrzymania teraz. Ilość waluty otrzymywanej w ten sposób jest najmniejsza, ale nie na razie nas na ryzyko jej utracenia po przegraniu sanctum. Druga nagroda to nagroda po ukończeniu piętra, czyli po zabiciu bossa na aktualnym piętrze. Trzecia nagroda to nagroda po ukończeniu całego sanctum, a więc po zabiciu lecji na piętrze czwartym. Oczywiście ilość waluty wewnątrz nagród jest zależna od tego, kiedy chcemy otrzymywać nasze nagrody. Najmniej otrzymamy, gdy weźmiemy je teraz, najwięcej gdy zaryzykujemy odbiór po ukończeniu sanctum. Ilość i jakość nagród również zależy od piętra na którym jesteśmy. Pierwsze piętro najczęściej nie ma dużej ilości ciekawych nagród, co najwyżej jakieś chaosy, natomiast najciekawsze nagrody jak Divine Orby, Exalted Orby, Sacred Orby, Wailed Chaos Orby czy Mirror of Kalandra może pojawić się na trzecim i czwartym piętrze. Taki system wyboru nagród pojawia się nie tylko w pokoju z nagrodami, ale również jak wspomniałem po wyborze paktu, czy na przykład mamy jeszcze dwie takie kapliczki z nagrodami po zabiciu bossa na piętrze pierwszym, drugim i trzecim. Kolejnym, choć mniej ekscytującym pokojem są minor i major treasure roomy, oznaczone skrzynkami ze złotem. Te po prostu zawierają aurus coiny, które możemy wydawać u sklepikarza, czy aktywując fontanny i inne aktywności wewnątrz sanktu. Podobnie jak przy Bunach i Afflictions tu też mamy Major i Minor. Różnica polega na tym, że Minor Treasure Room będzie zawierał dwie skrzynie, a Major posiada aż pięć skrzyń z coinami. No i to prawie tyle w kwestii nagród, choć teraz wspomnimy sobie jeszcze o relikach. Reliki są to przedmioty ułatwiające, bądź urozmaicające nam kolejne podejścia do sanktum. Te reliki mogą nam polecieć tylko i wyłącznie w ramach Sanctum. Upuszczają je wszyscy przeciwnicy, ale największą szansę na nie mamy przy pokonaniu bossa piętra czy mini -bossa w trakcie danego piętra. Reliki możemy również zakupić czasami u Divini za aurus Same reliki posiadają często niezbyt silne efekty, które mają nam usprawnić czy ułatwić kolejne podejścia do Sanctum. Przykładami takich efektów jest inspiracja na start Sanctum, dodatkowy resolve odnowiony za użycie jakiejkolwiek Fontanny, czy na przykład dodatkowa opcja wyboru sklepikarza itd. Są oczywiście efekty bardziej pożądane, niektóre mniej, więc warto jest zwracać na to uwagę, z jakich relików korzystamy. Mianowicie, zwykłe reliki są przedmiotami, których nie można modyfikować i występują w wielu różnych formach i kształtach, i dodatkowo się nie zużywają. Relików możemy używać tylko, gdy zaczynamy nowe sanctum i będą nam towarzyszyły aż do ukończenia naszego podejścia. Początkowo nie będziemy mieli na nie zbyt wiele miejsca. Wraz z progresem w Sanctum odblokujemy wszystkie możliwe sloty. Slotów łącznie mamy 18, z czego 6 odblokowanych jest na start. Pozostałe sloty możemy odblokować po ukończeniu każdego z pięter, co da nam 8 dodatkowych slotów. 4 pozostałe dodatkowe sloty możemy pozyskać po zabiciu każdego minibosa na każdym z pięter, czyli po jednym slocie za każdego bossa. Licia, czyli boss końcowy upuszcza także specjalne unikalne reliki, które zmieniają mechanikę gry, najczęściej je utrudniając, ale nagradzając gracza specjalnymi nagrodami. Te są jednorazowe, jednak potrafią naprawdę fajnie namieszać. Na przykład The Hour of Divinity duplikuje nam dwie losowe nagrody po ukończeniu Sanctum. Załóżmy, że mamy 5 Divinów, więc mamy szansę na zdobycie 10 Divinów. Jednak w trakcie podejścia nie możemy zdobywać bunów, czyli ułatwień. Innym mega ciekawym, unikalnym relikiem jest The Original Scripture, sprawiającym, że nie możemy mieć inspiracji. Nasz maksymalny resolve wynosi 1, czyli nie możemy w ogóle otrzymać żadnych obrażeń w trakcie całego przejścia sanctum. Takiego reliku możemy użyć tylko na sanctum na poziomie 83, czyli najwyższym. Jednak po przejściu całej mechaniki, czyli zabiciu Lucy, otrzymamy pierścionek The Original Sin, który jest warty około 73 diwajny w momencie kiedy to nagrywam. Na sam koniec warto by było dać wam kilka rad o przechodzeniu sanktu. Tu nie będę ukrywał, zasada jest bardzo prosta: im więcej macie obrażeń, tym lepiej, im mniej sami musicie atakować, tym przyjemniej. Dlatego granie Samonerem, Stormbrandem, tornadoshotem czy innym typem szybkiej postaci zasięgowej będzie sprawdzało się tutaj całkiem nieźle. Sanctum niestety tragicznie robi się postaciami z małym atak czy kaspidem, ponieważ czasami naprawdę dużo się tu dzieje i bycie blisko przeciwników czy stanie w miejscu może skończyć dla was po prostu tragicznie. Mobilność też jest istotna, więc im więcej szybkości poruszania się, tym łatwiej wam będzie umiać pułapki ataki przeciwników czy po prostu będziecie szybciej robić całe sanktum. A więc tak naprawdę to tyle. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam powodzenia. Sanctum to świetne źródło divinów, więc właśnie tego wam życzę. Jeśli macie jakieś pytanie, zapraszam Was przede wszystkim na naszego Discorda oraz na transmisję na żywo, ale mam nadzieję, że film był na tyle klarowny i że udało mi się objąć większość mechanik w Sanctum, że udało Wam się zrozumieć tą mechanikę. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem mówił do Was Dedras. Na razie.